Witam serdecznie na kolejnym czytaniu. Dzisiaj będzie czytanie dla skorpionów na miesiąc październik 2023 roku. Zobaczymy, jakie będą dla Was energie na ten czas. To jest też Wasz miesiąc, trochę w połowie przynajmniej. Więc wszystkiego dobrego, skorpiony. I już patrzymy. Wasza energia, skorpion. Zobaczmy. Październik. Mamy dziesiątkę kielichów. Co odchodzi do przeszłości? As kielichów. Co będzie się działo w najbliższym czasie? Mamy króla pentakli. Bardzo ładne karty. Co może Wam pomagać? Wisielec. Co może przeszkadzać? Głupiec. Jaka jest dla Was rada? Czwórka mieczy. I z jaką energią kończycie ten miesiąc? Dziewiątka mieczy. A na spodzie mamy pazia mieczy, król i gwiazda. Możliwe, że dla Was się tu zainicjował jakiś nowy początek. Było dużo, dużo spraw do załatwienia, mnóstwo spraw do załatwienia. Może otrzymaliście jakiś prezent od kogoś i w związku z tym trzeba było zadziałać, trzeba było coś zrobić, ruszyć do przodu, albo realizowały się jakieś Wasze plany, Wasze marzenia. Będzie to wymagało zgłębienia pewnej wiedzy, zdobycia pewnej wiedzy, poszukania też jakichś informacji, wiadomości, lub też otrzymacie takie informacje, wiadomości od kogoś, od jakiegoś mężczyzny. W każdym bądź razie pokazuje się, że wchodzicie w ten okres z jakimś wcześniej zapoczątkowanym działaniem, z jakąś być może relacją, która się zapoczątkowała, która była jakby spełnieniem Waszych marzeń. Wasza energia w tym miesiącu to dziesiątka kielichów. Jest to pełne zadowolenie, pełne szczęście, spełnienie na każdym poziomie, tak? Zarówno materialne, jak i uczuciowe. Niczego Wam tutaj nie brakuje. Wokół są ludzie, którzy Wam dobrze życzą, którzy chcą, żebyście mogli spełniać się i realizować się. Mamy tu pazia kielichów do powiedzenia, więc bardzo dużo wokół Was serdeczności, bardzo dużo życzliwości. Mogą być tu zaproszenia na jakieś uroczystości rodzinne, spędzanie czasu też podczas takich uroczystości typu ślub, wesele, chrzciny, spotkania w gronie rodzinnym. Do przeszłości odchodzi as kielichów. To jest nowy początek, nowa miłość, nowe uczucie lub też wznowienie uczuć w istniejących już związkach. To jest też, może być jakaś pasja twórcza, która się ujawnia w tym czasie i pobudza Was do, ta energia pobudza Was do działania, do tworzenia czegoś zgodnie ze swoimi pragnieniami, z marzeniami, z jakby będącymi waszą pasją.
to też duża wewnętrzna harmonia i dobra wokół atmosfera. To już zapoczątkowało się jakby we wcześniejszym okresie czasu i zresztą pokazuje to karta, że wy w ten miesiąc właśnie wchodzicie z takim przeczuciem pełnego spełnienia, tak? Co może, no jeszcze tu mam z do powiedzenia, mam kartę kochanków, a więc no, pokazuje się tutaj, że poznaliście kogoś, kogoś, kto zrobił na was ogromne wrażenie. Tu może być właśnie przeczucie takiej, poczucie takiej bratniej duszy koło siebie, osoby, z którą można tworzyć związek i to związek długoletni, taki, który przetrwa. Jest tutaj bardzo duże zauroczenie i zakochanie, tak? I widać, że w tym miesiącu jakby ta relacja ewoluuje, wzrasta jakby wyżej, jest pełnia szczęścia i pełnia zaangażowania też. Co będzie Wam pomagać? Mamy kartę Wisielca, która może mówić: przyhamuj trochę, przystopuj trochę, spójrz na pewne sprawy z innego punktu widzenia. Zobaczmy, dlaczego tam jest. Mamy tu siódemkę kielichów. No, karty mogą mówić o tym, że żebyś się nie spieszył, żebyś pochopnie nie podejmował jakichś decyzji, żebyś pewne sprawy dobrze przemyślał, bo są różne opcje, są różne rozwiązania i różne możliwości w danej sprawie. I tu karty jakby mówią, że sprzyjać ci będzie takie zatrzymanie się i spojrzenie na coś z zupełnie innej strony. Być może jest kilka jakichś opcji do wyboru, może jest kilka spraw jakichś do przemyślenia, do przeanalizowania i może być też sytuacja, że za bardzo patrzycie przez różowe okulary, fantazjujecie na temat kogoś i karty mówią, że dobrze jest się zatrzymać i realnie spojrzeć na sytuację, stanąć jakby na nogi, tak jak ten król tu pentakli twardo stoi na ziemi i jest w stanie podjąć właściwe decyzje, tak? Z poziomu bardziej rozumu niż emocji, niż uczuć. Co może przeszkadzać w tym czasie? Mamy kartę głupca, która właśnie mówi o podejmowaniu lekkomyślnych kroków. Może ona mówić o takim właśnie działaniu bez przemyślenia, o pójściu na ślepo we wszystko, co na dany moment wydaje się właściwe i niezważanie na okoliczności. Więc jakby karty ostrzegają przed takimi szalonymi decyzjami, które powodują, że możecie obrać niewłaściwą drogę lub niewłaściwy kierunek. Mogą mówić, że owszem, będziecie się cieszyć pełną radością, jak dziecko się potrafi szczerze z czegoś cieszyć. Natomiast ważne jest tutaj, żeby nie popaść w jakąś lekkomyślność w działaniu czy nieodpowiedzialność.
bo możecie coś stracić. Mamy paździa pentakli. Paź pentakli może mówić o tym, że żeby uważać tutaj na jakieś początki dotyczące na lekkomyślne może o wydawanie pieniędzy na to, żeby odpowiedzialnie też podchodzić do życia, żeby nie zapominać o tym. I że możecie za bardzo poddawać się jakiemuś lenistwu, jakimś uciechom też. Za dużo może być zabaw i uciech, albo takiego właśnie nieprzemyślanego dobrze zachowania, tak? Co w przyszłości się pokazuje? Pokazuje się król pentakli i król pentakli może mówić o tym, że pojawi się tu jakaś osoba koło was, albo wy będziecie w energii tej osoby. Mamy tu szóstkę pentakli, więc prawdopodobnie pojawi się tutaj jakaś starsza osoba, osoba zamożna, dobrze ugruntowana, która być może wspomoże was w jakiś sposób finansowo, albo udzieli wam jakiejś porady, albo udzieli wam wsparcia finansowego. Może to być też pomoc w założeniu działalności, może to być kredyt jakiś. Król może wskazywać na osobę kogoś z rodziny lub jakiegoś przyjaciela, osobę operatywną, majętną, bardzo mądrą i bardzo rzeczową, która właśnie ma dobry zmysł do interesów, powodzi jej się materialnie i w jakiś sposób może w tym czasie chcieć was wspomóc. Pokazuje się tu pomoc finansowa, ale niekoniecznie musi to być pomoc finansowa. To może być również jakiś prezent. Może też oznaczać propozycję dotyczącą spraw zawodowych, propozycję dotyczącą stanowiska jakiegoś pracy, w pracy. Ogólnie jest to karta pieniężna, tak? Więc prawdopodobnie tutaj pokazuje się otrzymanie jakiegoś wsparcia. Co może być, z jaką energią kończycie ten miesiąc? Mamy dziewiątkę mieczy i dziewiątka mieczy mówi o tym, że możecie mieć poczucie jakiejś straty, niezadowolenia. Coś tu może się wydarzyć pod koniec miesiąca, co spowoduje te bezsenne noce, jakieś zmartwienia wasze. Mamy do tego wieżę, czyli rzeczywiście coś, jakaś sytuacja się tutaj diametralnie zmieni na waszą niekorzyść. I mamy tu karty, które mówią, że może się wydarzyć jakieś przykre wydarzenie, niespodziewane. I w zasadzie nie można będzie temu w żaden sposób zapobiec. Wracając jeszcze do tych kart przyszłości,
Może być też odwrotna sytuacja, że jakaś starsza osoba w rodzinie, być może właśnie mężczyzna, będzie potrzebował waszego wsparcia lub waszej pomocy. I może to być spowodowane również jakąś chorobą. I pod koniec miesiąca może być sytuacja, że będzie was to bardzo dotkliwie bolało, że będziecie bardzo mocno przeżywać tą sytuację, ponieważ będzie to takie nagłe, niespodziewane zdarzenie, tak? W zasadzie karta dziewiątki mieczy mówi o tym, że jakby mogliście się już spodziewać czegoś tutaj niefajnego, natomiast jakby człowiek, mimo że wie o tym, że coś jest nie tak, to do końca jednak w to nie wierzy i wydaje mu się, że wszystko będzie jednak dobrze. Karty dziewiątka buław pokazują, że trzeba będzie się mocno zregenerować po tej sytuacji, że to mogą być jakieś ciężkie przeżycia, które będą wymagały zatrzymania pewnych spraw, pewnych rzeczy w tym miesiącu i pochylenia się jakby nad tym zdarzeniem. Karta rada, mamy czwórkę mieczy. Karta radzi, żeby chwilowo odsunąć się od tej sprawy, dać sobie czas na przemyślenia, na odpoczynek, dać sobie czas na przeżycie. Do powiedzenia mamy piątkę pentakli, która mówi o stracie, która mówi o poczuciu zubożenia. W połączeniu z tymi kartami przyszłości może to być efekt tego zdarzenia, które będzie tutaj miało miejsce. I tak jak mówiłam, dla niektórych może to być związane z jakimś starszym mężczyzną w rodzinie, być może z jakąś jego chorobą. W każdym bądź razie karty dają do zrozumienia, że to, co ma się wydarzyć, jest nieuchronne. Nie macie na to wpływu i jedyne, co jest możliwe w tej sytuacji, to odsunięcie się na jakiś czas i przeżycie tych pewnych zdarzeń w samotności, w odosobnieniu. Zobaczmy jeszcze przekaz od aniołków dla was. Proś, a będzie ci dane. Takie jest przesłanie anielskie dla skorpionów. I to wszystko, jeśli chodzi o to czytanie na październik. Pozdrawiam was i do usłyszenia.